Dzień dobry, witajcie na moim kanale. Dzisiaj jestem w nowym otoczeniu i to jest taki test. Nie wiem, jak tutaj będzie z dźwiękiem, nie wiem, jak tu będzie ze słońcem. Powinnam w drugą stronę siedzieć, ale chciałam wam pokazać tą przepiękną scenerię, a w drugą już jest mniej ciekawie i mogą mi tutaj przeszkadzać ptaki. Dzisiaj przychodzę do was z filmem, który już na pewno był wielokrotnie na YouTubie, natomiast ja po prostu stwierdziłam, że potrzebuję takie rzeczy, więc będę je robić i od razu wam to nagram, bo może teraz, jak siedzicie w domu, to będzie to dla was jakiś fajny, nowy pomysł, albo stary, ale po prostu przypomnijcie sobie, że jest taka możliwość i pokażę wam, co przygotowałam. Po tytule już się możecie domyśleć, dlatego też jestem na dworze, nie chciałam w domu nic zniszczyć. Ja takie przeróbki przeróżne już robiłam na ubraniach, natomiast tie-dye chyba nigdy. Na pewno już używałam barwnika do ubrań i to jest ten na gorąco i też będzie się na pewno światło zmieniało, bo raz jest słońce, raz nie. Natomiast nigdy nie robiłam takich rzeczy, także totalnie nie wiem, jak to wyjdzie i na pewno chcę przerobić skarpetki, ponieważ mi się najbardziej one spodobały i w ogóle od tego się zaczęło, że zobaczyłam je na Instagramie u różnych dziewczyn i na przykład na Vinted albo innych stronkach, taka jedna para pofarbowana kosztuje 30 zł, czyli tyle, ile mniej więcej zapłaciłam za całą paczkę tych skarpetek, troszkę więcej może, nie wiem, wzięłam jakieś najtańsze na Allegro, jakie były i zamówiłam też koszulkę. Jedna jest moja. Ta jest moja, po prostu stara, biała, a druga jest zamówiona, taka zwykła, bawełniana na Allegro, firma wam dobrze znana. I słuchajcie, ona kosztowała 5 zł plus wysyłka, także to była naprawdę bardzo tania rzecz. Także nic nie stanie pewnie, jak mi nie wyjdzie, także zaraz będę wszystko tutaj farbować. Mam taki pomysł, że jedną parę skarpetek chciałabym na pewno na jeden kolor zrobić, a drugą parę chciałabym zrobić tie-dye. Jeszcze wam pokażę, co przygotowałam, ponieważ nie mam profesjonalnego sprzętu, teraz nie można wyjść do sklepów, także nie mam wszystkiego, co byłoby mi potrzebne, a szczególnie nie mam tej takiej pipetki do nakładania. W ogóle wy musicie mi wybaczyć za paznokcie pogubione, ale sytuacja jest taka jest. Także słuchajcie, mam barwniki. Ja zdecydowałam się na te barwniki biel i kolor. One są na gorąco, ale po prostu były najtańsze na Allegro. I w ogóle miałam taką przygodę, że zamówiłam barwniki i na początku przyszło mi 5 czarnych. Także one mi się przydadzą do jakichś przeróbek, spodni na przykład starych. Natomiast tutaj teraz domówiłam jeszcze inne kolory, także zaraz będę działać z tematem. Ten jest moim faworytem, przepiękny kolor, także zobaczymy, jak one w ogóle wyjdą. Chciałam lawendowy, ale niestety nie było i one kosztowały około złotówki, nawet niecałej chyba na Allegro, tak mi się wydaje, albo złoty coś, nie pamiętam. Mam tutaj takie kubki i wzięłam takie szersze, ponieważ chcę na początku zrobić koszulkę. Nie mam pipetki, więc będę używać, polewać ją łyżką, a potem do tych barwników, które zostaną, włożę skarpetki tutaj do tych kubków, także mam też kubki. No i oczywiście mam mnóstwo gumek, recepturek oraz rękawiczki, żeby nie wybrudzić rąk. Także to jest mój cały sprzęt, mam też miskę, bo będę pewnie w tej misce wszystko robić. Nie mam tutaj za bardzo nawet statywu w Szczecinie, jak wam to wszystko fajnie nagrać, także mam nadzieję, że po prostu wam się spodoba i że to będzie w miarę miało ręce i nogi, także zaczynamy. Okej, mam przygotowany tutaj niebieski barwnik, jednak stwierdziłam, że czarny się przyda i różowy, także będę zalewać. Czarny, niebieski i różowy, które mi się przydadzą na razie na koszulkę. Dobra, w losowy sposób teraz zawiązałam tą koszulkę, wrzucam sobie ją do miski i zakładam rękawiczki, żeby się nie wybrudzić. W międzyczasie padł mi aparat, więc jeszcze idę go podładować, ale już tak się prezentuje efekt. Ja zaraz koszulkę wysuszę i biorę się za kolejne rzeczy. Teraz w międzyczasie naszykowałam sobie, to jest morelowy, uwierzcie mi, że ma z tego wyjść morelowy, taki beżowy kolor, pistacjowy i ciemny zielony. Teraz będę robić skarpetki, a tutaj wisi moja koszulka i się suszy. Na chwilę tak, później ją chyba będę musiała wysuszyć suszarką już, ale to zaraz się zastanowię i wam pokażę. Wszystko w międzyczasie, a to jest mój statyw. Tutaj miał powstać taki wir, ale źle widocznie to zakręciłam, ale i tak mi się podoba taki efekt koszulki i myślę, że na pewno będę ją nosić. Tutaj po jednej stronie wyszła mniej kolorowa, a po drugiej bardziej, ale w sumie to jest mega fajne, także teraz sobie będzie ta koszulka tutaj wisiała, ale połączenie kolorystyczne jak najbardziej mi się podoba.
Mamy koszulkę numer 2. Ta nawet mi się może bardziej podoba, szczerze mówiąc, bo jest taka delikatniejsza, ale to miała być te brązowe momenty, to miała być morela. Tutaj gdzieniegdzie coś tam może się pojawia, a to niebieskie to pistacja. Ale liczę na jakiś cud, że to się jeszcze zmieni z czasem. Także na razie daję do wysuszenia, potem jeszcze to wypiorę. No na razie wyszły, to miała być w ogóle inna kolorystyka i to, a wyszły bardzo podobne kolory, także zobaczymy. Okej, więc koszulki wiszą i się suszą, a ja teraz będę przechodziła do skarpetek. Jedne na pewno białe sobie zostawiam, ponieważ mogą mi się białe przydać, ale dwie pary będę farbować. Jedne chcę zrobić tie-dye, a drugie chcę mieć po prostu jednokolorowe. No i teraz się zastanawiam, w który kolor wsadzić, bo chciałam, żeby były pastelowe, a patrząc na tutaj te kolory, jakie wyszły, nie za bardzo pastelowe one się robią. I nie wiem, czy to zmieni się po praniu. Ogólnie zamówiłam chyba jakiś mały rozmiar, nie wiem, jak to się stało. To są takie malutkie, ale mam nadzieję, że się naciągną podczas noszenia. Jaki to jest rozmiar? 34x38, no dobra, dziecięcy zamówiłam. A więc zobaczcie, to miał być pistacjowy, a są super niebieskie. Ogólnie kolor to też jest ładny, natomiast inny niż na opakowaniu. Mam nadzieję, że jakimś cudem to się zaraz zmieni, także wieszę sobie już tutaj, powieszę jedną skarpetkę do suszenia. Dobra, teraz Wam zaktualizuję, jaki jest plan działania. Widzę, że tutaj kolory koszulek może się troszkę zmieniają. Zabiorę je do wysuszenia, a później wybiorę każdą z osobna tą rzecz na takim szybkim praniu i mam nadzieję, że tam, gdzie są te na razie ciemniejsze kolory, zrobią się faktycznie bardziej pastelowe, tak jak miały być, także widzimy się pewnie za kilka godzinek. Okej, mam już na sobie koszulkę. Ona wydaje mi się, że wyszła najfajniej, pomimo że to nie była kolorystyka, o której w ogóle myślałam, ale teraz ją sobie zawiązałam, tak, bo po to zawsze biorę koszulki takie szersze, większe, żeby móc sobie je tak zawiązać. Okej, i tak prezentują się skarpetki. Tutaj widzicie, jest jakaś taka plamka. Tu jest druga skarpetka i słuchajcie, one są jeszcze całe mokre, więc w ogóle nie chcą ze mną współpracować, nie chcą się w fajny sposób ułożyć. Tak to wygląda na nodze. Się prezentuje koszulka numer 2 i do niej są w tej samej kolorystyce skarpetki i powiem Wam, że one wyszły takie trochę militarne. Także w sumie podoba mi się ten efekt. Skarpetek jeszcze nie zakładam, ponieważ są tak mokre. Także słuchajcie, ja już jestem w tej koszulce, w niej zostaję. Chyba ona mi się najbardziej podoba, bo jest taka delikatna. Co prawda kolorystyka miała być totalnie inna i wydaje mi się, że wiem, gdzie zrobiłam błąd. Powinnam od razu po zafarbowaniu spłukać chyba tą wodę, a ja to wysuszyłam i dlatego ten kolor taki jest intensywny. Dlatego też chyba następnym razem kupię nie na gorąco farby do tkanin, a po prostu widziałam, że są inne do wyboru. Możecie mi dawać wskazówki, bo to w sumie był taki mój pierwszy raz, ale w sumie jestem zadowolona. Przyniosłam ze sobą jeszcze te skarpetki i one pomimo, że wyszły w ogóle inaczej, chociaż gdzieniegdzie tutaj można zobaczyć taki kolor, który miał być i chyba po prostu zamówię jeszcze raz wszystko i postaram się zrobić to inaczej, także czekam na Wasze rady, żeby właśnie nabrać bardziej pastelowych kolorów, ale te mi się też podobają. Właśnie tak jak mówiłam, pasują do koszulki i są właśnie w takim klimacie kamuflażu, także nie zmarnują się i też wezmę chyba o rozmiar większy, bo to jednak przesada 34x38, także piszcie mi wszystkie uwagi i czy w ogóle Wam się tego typu film podoba. Jak widzicie tutaj teraz mogę też nagrywać w takim miejscu dla Was filmy, także wszystko piszcie, chętnie przeczytam. No i widzimy się w kolejnym filmie. Jeżeli jeszcze nie subskrybujecie mojego kanału, to koniecznie to zróbcie i widzimy się w kolejnym filmie. Pa!